wieczór, witam na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Lechia Gdańsk-Brugbet Termalika Nieciecza. Naszym gościem jest trener drużyny przyjezdnej Marcin Węgłowski. Panie trenerze, prosimy o komentarz do meczu. Dobry wieczór Państwu. Wygrał zespół lepszy, bardziej zdeterminowany, który oponował środek pola. Było widać wielką chęć, zaangażowanie ze strony Lechii. Dzięki temu wypracowali sobie te okazje, które zamienili na bramkę. A my niestety nie mieliśmy tej dynamiki w grze, która była w poprzednich meczach i to spowodowało, że dzisiaj przegrywamy i nie mamy punktów. Dziękuję. Czy są pytania do trenera Brugbetu Termaliki? Ponieważ nie widzę, dziękuję. Dziękuję bardzo. Druga część konferencji, tym razem z udziałem trenera Lechii Gdańsk Piotra Nowaka. Pamiętam, że prosimy o komentarz do meczu. Myślę, że to, co podkreśliliśmy na wczorajszej konferencji prasowej, że ważne było dobrze zacząć ten mecz. Myślę, że to nam się udało. Kaszczeli bardzo ładną bramkę. W drugiej połowie to druga bramka już przesądziła o tym, jak ten mecz będzie wyglądał. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony z postawy zawodników i z gry. To, że nie straciliśmy bramki, również świadczy o dobrej grze defensywnej. Myślę, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo, które przybliża nas do tego celu, który sobie nakreśliliśmy, mimo że jeszcze zostało nam kilka meczów, na pewno będzie walka do samego końca, ale te trzy punkty były niezmiernie ważne, tak jak powiedziałem, w tym osiągnięciu tego celu, o którym wszyscy marzymy. Dziękuję, prosimy o pytania. Dobry wieczór. Też chciałem się zapytać, gra powrót do gry trójką obrońców. To był pomysł na ten konkretny mecz, czy może na dłużej wracacie do tej taktyki? No, trudno powiedzieć, z tego względu, że mamy kilku piłkarzy, którzy narzekają na jakieś dolegliwości zaraz po tym meczu, także zobaczymy. No, dobrze, że to fajnie wyglądało, dobrze, że to może nie wypaliło, ale no, było widać, że ta gra zupełnie inaczej wygląda. Każdy jest odpowiedzialny, bo przy grze czwórką czasami jeden patrzy na drugiego. Czy trójką trzeba być odpowiedzialnym za swoją strefę, za swoich piłkarzy. Także myślę, że pod tym względem ta linia defensywna z Łukaszem, Rafałem i Mario i Kubą wyglądała w miarę dobrze. Nie mieli problemów wielkich, jeśli chodzi o grę defensywną. Także można się tylko wyłącznie z tego cieszyć. Również i z, uważam, bardzo dobrej postawy i linii pomocy z Miloszem, z Arielem, z Simonem i ze Sławkiem, który napędzał wiele akcji, szczególnie w drugiej połowie, także jest z czego się cieszyć. Cieszy bramki, cieszy to, że nie straciliśmy bramki i również dobra gra zespołu, czy to w trójce, czy w czwórce. Mamy opcje, staramy się je wykorzystać do maksimum. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Chciałem zapytać o Piotrka Wiśniewskiego. Chciałem się pan przekonać trybuną. Zrobił pan gest dla kibiców. Czy taka była potrzeba, żeby ta zmiana nastąpiła akurat dzisiaj? Kibice byli fantastyczni. Naturalnie patrzyliśmy nie tylko przez pryzmat te kibiców, którzy skandowali jego nazwisko, ale również i przez to, jak Piotrek trenował w ostatnich tygodniach. Uważam, że tak jak podkreślałem na początku, jak tutaj jestem, że każdy, kto będzie w tygodniu trenował, ta jedenastka, czy powiedzmy ta osiemnastka, będzie wybierana na tej podstawie. Myślę, że to muszę być fair w stosunku do wszystkich piłkarzy i Piotrek sobie zasłużył na to, żeby dzisiaj grać, żeby wejść i dać z siebie to, co ma najlepsze. Kolejne pytanie? Ponieważ nie ma, dziękuję bardzo. Dobranoc.